Dzień dobry, dzień dobry, witaj się Paweł Biedrzycki, dzisiaj jest 1 kwietnia 2024 roku No i zapraszam do podsumowania sytuacji rynkowej W dzisiejszej analizie porozmawiamy o sytuacji na indeksach zagranicznych oraz polskich Zerkniemy też na rynek walutowy No i przede wszystkim postaram się zwrócić uwagę na kilka nowych sygnałów jakie zaczyna wysyłać rynek Zacznijmy, może, od tego, że Hossa na indeksach amerykańskich trwa. Indeks SP 500 świdruje nowe rekordy. No i oczywiście, po tym zawahaniu, jakie zaliczył przy okazji forsowania maksimów z 2021 roku, wręcz pionowo zyskuje na wartości, jest najwyżej w historii. To, co warto zauważyć, fakt, a właściwie ciekawostka, że no w porównaniu do indeksu SP 500. To Nasdaq jest tym, który zachowuje się słabiej. Zarówno w perspektywie tego ostatniego miesiąca, jak i ogólnie szerszej perspektywy, wydawałoby się te spółki technologiczne powinny święcić triumfy. No i one święcą, ale tylko te największe. To oczywiście widać w indeksie SP 500, a w Nasdaqu, tym szerokim zdecydowanie nie. Generalnie to, co jest chyba ciekawe, jeśli chodzi o te wydarzenia, jakie miały miejsce w ostatnim miesiącu, no to jest fakt, że stało się to, co niejako było nieuniknione. To znaczy inwestorzy zagraniczni widać, że zaczęli szukać okazji inwestycyjnych w Europie. No i jednym z takich najlepiej performujących indeksów zeszłego miesiąca był niemiecki Dax, to tam Mieliśmy największe wzrosty. Ogólnie rzecz biorąc, chyba od początku roku DAX ma podobną stopę zwrotu jak SP 500. Wypada lepiej niż Nasdaq, więc widać, że zagraniczny kapitał zaczyna szukać dużych spółek, ale zdecydowanie z niższą wyceną. To co też jest istotne, no to fakt, że ta dywergencja między DAXem a MDAXem się utrzymuje. Widać, że Popyt koncentruje się na największych spółkach. Wbrew pozorom też mocno na wartości zyskuje. Indeks francuskie giełdy on też bardzo dobrze się zachowywał w zeszłym miesiącu. No, tutaj mamy taki trójkąt nam się formuje na, na wykresie Kakaron. Ogólnie rzecz biorąc, no też te wykupienie już jest mocne, ale istotne w tej chwili jest to. Że rynek zaczyna kierować się w stronę tańszych spółek. To oznacza, że Hossa oczywiście dojrzewa. Przejdźmy do polskiego rynku. Tutaj mamy w sumie i pozytywne sygnały, ale też kolejne sygnały ostrzegawcze. Z pozytywnych, oczywiście, klasyka. Cieszy nas to, że indeks SWIK 80 pozostaje silniejszy niż wig 20. SWIK 80 zamyka marzec na najwyższych poziomach w historii i świdruje te rekordy w tej chwili mamy dywergencję względem WIG20 no bo WIG20 cały czas nie wyszedł cały czas nie wyszedł na roczne maksima z drugiej strony, żeby nie było tak słodko, no dywergencja między WIG20 a dolarem się utrzymuje, no nowe maksima na WIG20 nie zostały potwierdzone przez nowe dołki na dolarze cały czas mamy taką potencjalną dywergencję i nawet w tej chwili rynek nie reaguje jakoś w znaczącym stopniu na te ostatnie wzrosty, no bo fakt jest taki, że mamy sygnał do kontynuacji wzrostów jeśli chodzi o indeks najszerszy wik. pod względem technicznym notowania indeksu zrealizowały ruch powrotny do tego podwójnego oporu, podwójnego szczytu, i wracają do wzrostu. W tej chwili mamy sygnał do kontynuacji zwyżki po przełamaniu tego szczytu. No i dopóki nie dojdzie do przełamania ostatnich dołków tych marcowych, kontroluje sytuację zdecydowanie popyt. To co jest chyba oczywiste i ciekawe, no to jest fakt, że oczywiście w głównym stopniu za wzrosty na polskiej giełdzie, zwłaszcza tych największych indeksów WIK i WIK20 odpowiadają banki. Mamy absolutne nowe rekordy tego sektora, udział banków w tych najważniejszych indeksach jest najwyższy w historii. No i impulsem do wzrostów tego sektora był oczywiście rozwój wydarzeń na franku szwajcarskim. Na skutek decyzji podjętych przez szwajcarski bank centralny mieliśmy osłabienie franka. No i to oczywiście jest pozytywne dla banków frankowych, no to banki frankowe głównie Święciły triumfy w ostatnich tygodniach, no i mamy nowe absolutne rekordy. Co się podoba inwestorom w bankach? No oczywiście dywidendy. Perspektywa tegorocznych dywidend i duże prawdopodobieństwo, że dywidendy w przyszłym roku będą równie wysokie, to dzisiaj kupują inwestorzy, i z tego powodu ten sektor osiąga rekordowe wyceny. O dywidendach, rekordowych dywidendach banków mówiłem w oddzielnym wideo, także zapraszam do ich wysłuchania. Teraz przechodzimy do WIK nieruchomości, no i tutaj podobna sytuacja, to znaczy no zazwyczaj deweloperzy chodzili podobnie jak banki, trochę z innych powodów, ale dzisiaj chodzą podobnie jak sektor bankowy z tego samego powodu, to znaczy tutaj też toczy się walka o rekordowe dywidendy, już wiadomo, że w tym roku deweloperzy wypłacą rekordowe dywidendy, no i Praktycznie pewne jest, że w przyszłym roku też będą rekordowe dywidendy. To oczywiście sprawia, że indeks wiki nieruchomości po krótkiej konsolidacji wybił się w górę i zyskuje na wartości. Typowy rajd pod dywidendy, i to w tej chwili się realizuje. Do grona kolejnych sygnałów niepokojących, jakie się pojawiają na rynku no to mamy to, co się dzieje w ostatnim czasie na indeksie WIG Budownictwo. Przypomnę, że WIG Budownictwo jest tym indeksem, który święci największe sukcesy, jeśli chodzi o wzrosty w ramach obecnej hosty giełdowej. I mam taką sytuację, że w tej chwili wykazuje się on słabością. Słabością względem liderów, czyli WIG Banki i WIG Nieruchomości. No, od dawna nie widzieliśmy takiej sytuacji, Mamy pierwszą zadyszkę na indeksie WIG budownictwo, no i to w połączeniu z tą dywergencją między WIG 20 a dolarem, coraz większymi problemami małych i średnich spółek na rynkach zachodnich, no i przede wszystkim oczywiście faktem, że obecne wzrosty już opierają się praktycznie na sektorze bankowym, sprawia, że sytuacja rynkowa no już nie jest tak pewna jak była wcześniej. Czy w końcu dojdzie do oczekiwanej korekty? Wydaje się to nieuniknione. Pamiętajmy też, że powoli zbliżamy się do takiego okresu kalendarzowego, w którym rynek zazwyczaj spowalnia, czyli mam tutaj na myśli sell in May and go away. Więc ten moment Powoli się zbliża, wykupione indeksy, wykupione największe spółki. Rynek już szuka tańszych podmiotów. No to oznacza, że Hossa na rynku dojrzewa i w każdej chwili może pojawić się impuls, który zainicjuje korektę. Tym akcentem kończymy. Bardzo dziękuję za uwagę. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Pozdrawiam i życzę dużych zysków.